Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się nawet serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Na start kłaniam się wam wręcz podwójnie, ponieważ niestety nie zrobiłem tego na początku poprzedniego odcinka, tak więc nadrabiam. Uwaga! Okazało się, że tędy da się przejść. To z tyłu jest kolejne iluzoryczne przejście. Kto wpadł na taki pomysł? Już będziesz dwie iluzje. Wielka pustka. Okej. Co takiego się tu kryje w takim razie? No. Pewnie po co zejść po drabinie? Nie. Skacz w dół! O, ognicho. Miło. Potwierdziłem sobie niestety info. Niestety dla mnie. Babeczka, z którą chciałem się spotkać, musiałbym ulepszyć sobie płomień piromancji do plus do plus 10. I to oczywiście nie było problemu, już to miałem dawno temu. Tylko żeby się z nią spotkać, najpierw musiałem się z nią spotkać, zanim pokonałem łoże chaosu. Bo teraz po prostu ona się nie pojawi. Teraz nawet nie wiadomo, gdzie ona jest. Tak więc... niestety, ale... na to przejście nie uda mi się z nią spotkać. Co się natomiast podziało poza nagraniem? Ogarnąłem, że pominąłem jedną skrzynkę w archiwach książęcych, tam gdzie było ich tak dużo. W jednej z nich był klucz do celi, w której był właśnie Logan. Dlatego na start pokażę wam jego opis. Dokładnie był to ten klucz. Klucz do drzwi w wieży archiwów. Nie. Klucz do celi w wieży archiwów. W tej wielkiej celi więziono niegdyś niezliczone dziewice. Okej. Teraz jest pusta, nie licząc kilku kluczowych osób. Desperacko próbują pozostać przy zdrowych zmysłach, gdy w pobliżu wije się horda pomyłek. Okej. Okay. Czyli te błędy, pomyłki to jest to samo, takie ośmiornicowato podobne. Poszedłem tam poza nagraniem, żeby uwolnić Logana, ale nie było go tam. Chłop przeniósł się do sali obok, w której znalazłem te klucze. Ten klucz właściwie. I sprzedał mi, uwaga, samonaprowadzającą kryształową materię dusz. Pogadaliśmy sobie troszeczkę, ale już było to, no, nieważne, więc tego nie pokazałem. Ale co dziwne, kiedy wyczerpałem z nim tematy, zaczął coś mamrotać pod nosem. Więc wykupiłem od niego wszystko, co mogłem. Odpocząłem przy ognisku, żeby sobie przetestować te rzeczy. Po czym poszedłem do góry, gdzie spotkałem Sefa, a tam był też Logan. Tylko był bez gaci. Poważnie. Gościu był w samej... no tak jak ja bym po prostu w swojej postaci ściągnął całą tą zbroję, tak on latał tylko z tym swoim kapeluszem. I miotał we mnie zaklęciami, więc sorry, no ale... w samoobronie musiałem go zabić. I zdobyłem zarówno jego kapelusz, jak i kolejną magię oraz kryształowy jakiś katalizator, ale to za chwilkę. Na razie czary. Magia wzmocniona wiedzą. Logan zdobył ją w archiwach królewskich. Wystrzeliwuje samonaprowadzającą kryształową materię dusz. Tajemnice dusz, kryształów i magii są ze sobą ściśle powiązane. Kolejnym upgrade'em jest kryształowa włócznia duszy. Dobra, tutaj jest to samo. Tu. Te blade magiczne włócznie wyostrzone przez krystalizację dorównują potęgą broni starożytnych władców. Okej. I to jest magia, którą zdobyłem. Oddech białego smoka. Magia stworzona przez Logana podczas jego zauroczenia Sefem Bezłuskim. Emituje kryształowe zionięcie Sefa. Nie rzuca klątw, ale jakie szaleństwo okazało staremu wielkiemu kapeluszowi wykorzystać tę przerażającą moc starożytnych smoków? Dobre pytanie. Kryształowa magiczna broń. Wysoka magia plus krystalizacja.
Dobra, to jest akurat część to dla gracza, nie opisu. Próby Logana zakończyły się powodzeniem, a kryształowy nośnik tworzy silniejszą więź między bronią a duszą. Tutaj tego też zdobyłem, ale nie czytałem opisu. W smoczej szkole Winheim tylko magiczni szermierze na specjalnych misjach mogą poznać to dające chwilowe wzmocnienie dużych tarcz zaklęcie. Fabik już był, cisza. Ciszy chyba nie. Nie, było? Nie, chyba nie było. Magia stworzona przez te pewnego tajemniczego czarodzieja ze szkoły Winheim maskuje wszystkie dźwięki wywoływane przez rzucającego. Zasadniczo Winheim znajduje się pod kontrolą smoczej szkoły. Nic dziwnego, że miasto ma swoje mroczne tajemnice. Okej, Remedium już było. Firebole wszystko było tutaj. To już też było. To było. Też było. O właśnie. Słoneczne ostrze. Cud posiadany przez pierwrodnego Lorda Gwyna. Wzmacnia prawą broń promieniami słonecznymi. Moc słońca pod postacią błyskawicy jest bardzo skuteczna przeciwko smokom. Gdy najstarszy syn został pozbawiony statusu bóstwa, zostawił to na trumnie ojca, może jako ostatnie pożegnanie. Kto wie? Być może. Okazuje się, że w głębinach jest żar, który jest mi potrzebny, aby jeszcze bardziej ulepszać broń. Aż się dziwię, że go do tej pory nie znalazłem. Ale to innym razem. Tutaj, katalizator Logana, to jeszcze znalazłem. W tym samym miejscu, gdzie on był, była skrzynia, a w niej był katalizator Logana. Ta reszta jego ubioru poza kapeluszem. I zobaczmy. Katalizator Logana Wielkiego Kapelusza. Wielkiego maga i poszukiwacza wiedzy. Jest to typowy katalizator winheimskich czarodziejów, który Logan zwyczajnie dostosował do swych niemałych potrzeb. W rękach inteligentnego czarodzieja, człowieka, jest to bardzo potężny przedmiot. Na S? Patrzcie, mam wymiankę. Katalizator Izalif jest na A, a tu już jest na S. Oj, ten też jest na S. Obo mogę używać tak naprawdę. No, ale cynowy katalizator krystalizacji zadaje większe obrażenia. Katalizator przepełniony przerażającą magią kryształów. Logan zaczął z niego korzystać po tym, jak wpadł w obsesję na punkcie Sefa. Znacząco wzmacnia wszystkie zaklęcia, ale zmniejsza zapas ich mocy o połowę. Poprawnie działa tylko w rękach osób wybitnie inteligentnych. Okej, okay, ale zaklęć, w sensie zaklęć jak tych zwykłych, czy wszystkich, łącznie z cudami i tak dalej. Mam nadzieję, że tylko tych takich zwykłych, bo jeśli wszystkich zaklęć, to mogę sprawdzić, mam 10 włóczni błyskawic, jak wyekwipuję cynowy, dalej mam 10, 10, okej, teraz mam 5, Nie, tak, wszystkich zaklęć. No to nie, no to sorry. Ja tam wolę mieć tyle magii, ile mam. Ale okej, nie muszę odpocząć przy ognichu, żeby to się zresetowało. Ale teraz tak, szybko odstawić ten nieużywany kostur do skrzynki. A, jeszcze tarcza z kolcem dostaliśmy wcześniej. Tarcza pewnych rycerzy z Katariny, którzy wykorzystują wystający z niej szpikulec do szybkich ataków. Można nią wykonywać mordercze pchnięcia. Okej. Okay. Tu tarczę mam przy sobie. Gdzie jest ten katalizator? Talizman zostaje ze mną. Tu ten katalizator i ten do skrzyni. Na razie są w kolekcji. Tutaj mam jeden długi łuk i jeden krótki łuk. Chyba nic więcej nie mam do schowania, tak mi się wydaje. No nie. Tutaj już jest wszystko w porządku. Dobra, spróbuję dostrzec sobie nową magię. Kontrola upadku zawsze będzie w cenie, mi się wydaje. A tu mam co? To jest fragment? Okej,
Tak, to jest fragment wielkiego leczenia, ale okej, to już sobie też odpuszczę, bo samo to wielkie leczenie mistyka. Wyrzucę na razie to. To oczywiście wymieniamy na kryształowe. Bo mam, dobra, mam tego mniej, tych kryształowych, bo jedną sztukę, ale bije to więcej, więc sorry, ale mówi to samo za siebie. O, proszę, kryształowej włóczni nie mogę używać. Oddechu też nie, brakuje mi inteligencji. Okej, to jeszcze poczeka, ale włócznie z chęcią sobie dorzucę. Zobaczmy, co jest dalej. Kryształowa magiczna broń. No, też możemy wrzucić. Tarcz, nie mam jak użyć. Ale mogę sobie dorzucić ten wzmocnienie ostrza. Jako cud. No, bo to teraz tak. Tutaj zostaje talizman skoro. A tak zawsze mogę sobie tutaj szybko wymienić i wzmocnić. A zobaczmy, jak to wygląda. A serio to jest jedno użycie tylko ma? Ale wygląda kozacko. Dobra, jak to jest tylko jedno użycie, no to nie, to sobie to odpuszczę jednak. Może coś jeszcze innego? Co by dać? Może ten wabik dźwiękowy? Rzadko z tego korzystam, ale kto wie, może się przyda. Ciekaw jestem, jak długo trwa używanie tego zaklęcia. Dobra, tutaj talizman, tutaj katalizator. Lecimy. Dobra, nie zjeżdżam stąd jak w kryształowej jaskini, ale muszę uważać, żeby przypadkiem nie spaść gdzieś tu na mój głupi pysk. To oczywiście jest cały czas możliwe. Dobra, to jest normalne przejście. Tam jest trup, czyli już ktoś, widzę, nie patrzył pod nogi. Dobra, tu jest zejście. O, nie, 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 nie. Co to miało być? No już kurde myślałem, że będzie okej. No już myślałem, że będzie okej. Co i oczywiście gra napluła mi prosto w twarz. Kontrola upadku. Może z tym będę chodził cały czas. Tam jest jaszczurka. Tylko jak tam dojść? Dobre pytanie. Ale kurde, dlaczego ja tak spadłem nagle? Normalnie trzymałem się... Z kraju to chyba za dużo powiedziane, no ale trzymałem się normalnie tak jak byłem i nagle po prostu zacząłem iść w drugą stronę. Znaczy, Jezus, iść w drugą stronę. Zacząłem się ślizgać po prostu, o to mi cały czas chodzi. Przestało działać, więc połóżmy to ponownie. O, świetnie. Jeszcze bazyliszków mi tu brakowało. Weź spadnie swój głupi pysk, co? O. Okej. Skoro jesteś taki szybki do zabicia, no to w sumie możesz sobie nie spadać. Nie wiem, czy opłaca się chodzić do tych trupów i zbierać to, co przy nich jest. Bo ciężko mi określić sobie, co przy nich mogę znaleźć. Ale jako, że jest drabina, to zejdę jak człowiek. W ogóle spore jest to drzewo, nie? Cała lokacja nazywa się Wielka Pustka, ale ja de facto po prostu chodzę w tym drzewie.
dziwne. Zadał mi obrażenia, a mimo tego nie dostałem do damage'a. No, serio to przeżył? Jak? Jak ja tam spadł, on pewnie zginął. Gdzie jest ta sprawiedliwość? No! Nie unikaj mi tam. Ha! Moje ostrze jest szybsze od waszego dechu. Tchu, nie dechu. CO?! Ej, że co?! Ja nie widziałem, że... Nie miś... Gdy działa na ciebie klątwa, masz tylko połowę zdrowia. Do zdjęcia potrzebujesz kamienia oczyszczenia albo pomocy uzdrowiciela z Nowego Londo. Ej, że co?! I nie widziałem, że to jest momentalne zabicie mnie! Myślałem, że to jest tylko, nie wiem, obniżenie zdrowia czy coś! Dobra, weź mi, spadaj z tym. Mam ten kamień jeszcze przy sobie? Mam kamień oczyszczenia. No ale skam! A wiecie co jest najgorsze? Że tu nie ma innego ogniska, ja muszę cały czas tak schodzić. Może lepiej nie będę ryzykował. Tak patrzę, jakby tu skrócić sobie trasę. Ale nie wiem, czy to jest warte ryzyka. Takie faktyczne skakanie. A gdzie ten pierwszy bazylion w ogóle się zalął? Takie moje pytanie. Tu jest kolejna szczurka. No jak ja spudłowałem? No hello! No, a tylko spróbuj. Ej, dużo ich tu jest, kurde. Są dwa bazyliony. Ej, znowu! Jezu, czemu to się tak szybko nabija? Nie wiem, czy chcę zużywać ten kamień, bo niestety, ale tych kamieni mam póki co tylko i wyłącznie dwie sztuki, bo jedną sobie schowałem do skrzyni. Jak to będzie dalej tak wyglądało, no to... Nie wiem, czy to jest opłacalne. A w ogóle jest mój trup przed chwilą roztegowany. Duża dusza nieznanego żołnierza. Dobra, z tego co się orientuję, to chyba im więcej mam człowieczeństwa, tym bardziej jestem odporny na klątwę. Aha, ale nic z tym nie zrobię. Mogę tylko zniszczyć. Nic więcej. No, tu oczywiście jest plama, z której nie odzyskam absolutnie nic. Bo wszystko, co miałem, było tam na dole. No, ale na szczęście to były tylko dusze, a dusze zawsze da się farmić. Dobra, kontrola upadku. Ryzyk fizyk, spróbuję użyć 5 człowieczeństw. Zobaczymy, o ile mi to podniesie odporność na klątwę. A tylko, że to faktycznie podniosło mi odporność na klątwę, a nie straciłem właśnie 5 człowieczeństw, jak idiota. Bo nie widzę licznika jak na razie, więc ciężko mi powiedzieć, czy mi się to dało, czy nie. Okej, dobra. Iście w tym kierunku było głupie. Jakbym spadł, to bym się jeszcze... Znaczy, może nie śmiał, ale bym sobie pluł w brodę, to na pewno.
Dobra, spróbujmy zeskoczyć tutaj. Nie żyję. Nie, okej, okay, okej, okay, dobra, nie, odwołuję to, jednak żyję. Jednak to przeżyłem. Myślałem, że tak, wiecie, się ześlizgnę i niestety polecę na pysk, na własną śmierć, ale... Znaczy na ku swojej śmierci, ale na szczęście... Nie poleciałem. Uff, dobrze. Dobrze, jak najdalej od tych chmur. Się przytrzymać. Oko śmierci mają te bazyliony w sobie. Jak miło to wiedzieć. Czekajcie, to oko śmierci to nie jest jedno z tych jego dużych niby oczu. Takie klekotanie to jest dla predatora zarezerwowane. O, to jest trup, dobra. Czyli schodzimy na dół, gdzie będzie moje pierwsze ciało. Które zostało tutaj zabite. Giń. Giń. No, gdzie ten mój trup? Aha, nie ma. Dobra, czyli... Jedno przeklęte ciało na raz się tylko robi. Chyba, że już je zdążyli zniszczyć, no ale trochę wątpię. Duża dusza nieznanego żołnierza, okej. Okay. Okej, okay, to schodzę coraz głębiej. Oczywiście, że mam plecy. Ale nie obchodzi mi to. Ale schodzę, widzę, w jakiś teren grzybów powoli. Jeśli chodzi o to drzewo. Pytanie, jak głęboko będę musiał zejść, żeby się stąd wydostać. Bo jakby no, gdzieś mnie to na pewno prowadzi. No nie, znowu one. Są mnie są trochę szybsze. Ale fajny efekt dźwiękowy. Dobra, i co teraz? Jak stąd zeskoczę, to zginę, nawet jak będę miał ten... Tę kontrolę upadku aktywną. Co, ma wejść na to? Tak jest. Dobra, to na wszelki wypadek tak czy siak kontrola upadku. Bazylion na górze, widać go. Ale się im totalnie nie będę przejmował. To jest trup bazyliona akurat. Co to był za skok, typie? O Boże, są te... Jezu, pierwsze spotkanie z nimi jest tak irytujące. Przez tak one są tankowate. Patrzcie, ile ciosów wytrzymują. Jak jestem zlevelowany. No, jeszcze ja muszę uważać, bo jestem na... Dwa strzały od niego. Przez to, że mam te klątwę na sobie. Tarcza. Okej. Okay. Żegnam. Tylko wiecie, że one się tutaj nie odradzają. W sensie, wiecie, tak w nieskończoność, bo to by było trochę skamerskie. Ze strony twórców. Prawie, prawie. Dobra. Cofnij. Popij. Tarczo? Dobrze. Tarczo! No to już nie zdążyłem. Estusik. No atakuj. Raz, dwa, trzy. Żegnam. Dobra, co teraz? Tu jest przejście. O! Jest mgła! Okej, okay, to aż dziwne. Dobra. Gdzie jest tu? Ostatni, jaki mam przy sobie.
Okej, dodało się, na szczęście. Przechodzimy. Dobra, to na szczęście tylko przejście dalej. Popielne jezioro! Odejom! Okej, no to nie wygląda zbyt imponująco, ale wiadomo, gra. Ale to? No to jest fajne. Jest ognisko, dziękuję! Jest ognicho, ognicho. Uwielbia ampiec pianki przy ognisku. I co jest do jasnej cholery? Co to jest? To, co to jest? Hydra? Wygląda jak hydra. Dobra, nie chcę walczyć. Więc rozpalę ognisko, póki mogę. I od razu przy nim odpocznę. Rozpal. I odpoczywaj. No raczej nie powinno być już nikogo, kto ma klątwę. Mam nadzieję. Więc rozpalę to ognisko maksymalnie jak mogę. No plus jeśli to jest... boss, albo bynajmniej mini-boss, to wolę mieć wszystkie estusy. Bo coś tak wielkiego raczej nie da mi zbytnio możliwości na... nie da mi możliwości na używanie cudów. Bo gdzie jeden łeb nie zdąży, tam drugi na pewno mnie... drugi na pewno się wyrobi. Tam w ogóle coś... Chciałbym zapytać, czy to nie jest aby ten sam przy... Co tam jest? Za te małże. Okej, tak, podpływa bliżej. I co? No, duża jest. Aha! Serio? Jak to spudłowało? O, świetnie. Wszystkie łby naraz atakują. No! Ty tak serio? Dobra, czyli to jest prawdopodobnie mini-boss. Będę jeszcze bliżej. Nie zdążyłem zablokować, niestety. Więc serio muszę być tak blisko. Ale potężnie mi to idzie na wytrzymałość. Nie, zostań w wodzie, zostań w wodzie! Fuks! Jaki fuks! Okej, nie wiedziałem, że mogę jej łeb upierdolić. A to raczej nie jest powód, żeby się martwić. Pytanie, czy ona nie będzie miała paska, nowego paska życia za każdy taki łeb. Oby nie. Oby pasek życia był wspólny. Jak to buduje, że to leci prosto w tego przeciwnika? Dobra, o dziwo zdołałem zablokować. Ale nie wiem, czy trafiłem. Kryształowa materia dusz? Może? Aha, nie działa, okej. Materia kryształu. Blok. Aha! Fajnie! Fajnie, że magia postawiła nie działać. Kryształowa broń nie, bo nie wiem, czy ja w ogóle coś robię temu potworkowi. Więc to tak oznaczę... O, w ogóle damage dostałem. Fajnie. Jeb, jak on dostało i co? Drugi łeb poszedł. Dobra, teraz niestety dostałem po mordzie. Serio? Ja, serio?
Jaki to ma zasięg w ogóle? No. Atakujesz? Dobra. Weź mnie nie denerwuj. No czemu tu nie dostaje obrażeń? To go nie musi wydostać jeden z tych łbów, żeby obrażenia weszły. Jeszcze jedna włócznia mi została. No, atakuj. Główki bliżej, proszę. Czemu włócznia błyskawicy, jak trafiała, to waliła normalne obrażenia, a włócznia duszy nie potrafi? Łby bliżej, proszę. O, właśnie tak, właśnie tak. Super, i oczywiście gra mam w dupie. W ostatniej chwili chyba podniosę tę tarczę. Okej, kolejny łeb ucięty. Skrystalizujmy sobie broń. No, dawać te łopytyny. Nie wiem, tarczę podniesioną dostałem obrażenia. Ciekawe. Ja tylko pluję wodą, bo ja zawsze nie są obrażenia magiczne. No, dawaj te łby bliżej, bo kurde, ile można czekać. Padła? Padła! O, dwie smocze łuski! Proszę, proszę. No podchodzić tam nie będę, przecież to jest pewna śmierć. No dobra. Tylko pytanie, czy to się będzie odradzać. Mam nadzieję, że nie. Przecież w sumie... niech się odradza. Niech się odradza. To jest... świetne farmienie sobie smoczych łusek. Typie, poważnie nie wbiegniesz na coś takiego? To nie jest aż tak strome. Czy to jest czaszka? Duża. Co to robi tutaj? Myślałem, że to jest tylko w jaskini do znalezienia. Może co, że Sef sobie to stąd do jaskini przytachał, czy jak? A kurde, jak mnie ugryźć chciał. Znaczy ugryźć, pewnie zeżreć, pomamlać i wypluć. Kamień oczyszczenia, dziękować. I czego to jest czaszka? To jest może czegoś dużego. Ten nic nie zostawił, niestety. Fajna muzyka przygrywa, muszę być, no, jeśli mam być szczery. Leczenia za free, proszę. Trochę. Wapik, kontrola, cyk. Coś tu się... Okej, tam coś jest, ale nie do końca o to mi chodziło z tym pytaniem. Ogólnie, coś tu się znajduje, czy to jest tylko takie przejście, żeby zobaczyć sobie z Hydrą? Kolejna smocza łuska. A mogę iść chyba dalej, jak mi się wydaje. Gdzie my teraz w ogóle jesteśmy? Takie zapytanie. Wow, to było mega riski. Gdyby to była dziura, no to już bym zjeżdżał ku własnej śmierci.
podchodzę do brzegu. Jeden krok za daleko i... I wracam się tu po duszę. Tego nie chcę. Okej, to ma strasznie małą równowagę. Wystarczy jeden silny cios tak naprawdę, żeby to wytrącić z równowagi. Potem tylko łoicie dalej i tyle. Przy dobrych wiatrach jeden nie zdoła wam już nic zrobić. Jak będzie więcej, no to gorzej. Jezu, ale muzyka jest taka, by zaraz by tutaj, nie wiem, jakiś gigantyczny, nie wiem, smok stąd wyskoczyć i mnie zacząć nawalać. Krew jak po prostu smoka z głębi. Muzyka cały czas gra. I to jest na razie jedyna lokacja, w której muzyka cały czas gra. No nie, poprawka, druga. Pierwszą jest... O jasny gwint. Och, kurde. O. On nie atakuje? Jest to ognicho. Ej, to rozpalone? Ktoś to był przede mną, czy jak? Pomódl się do wiecznych smoków! Wejdźmy do przymierza. Droga smoka! Chyba nie jestem... Nie, aj, nie jestem! Kurde, nie byłem w córach chaosu. Kamień smoczej głowy i smocze oko. O, poświęć łuskę. Poświęć wszystkie. Pogłębioną przynależność, ale to oczywiście jest za mało, żeby wzmocnić sobie rangę. Ale gość nawet się nie odzywa. Po prostu jest. I tyle. Smocze oko. Zaatakuj świat posiadacza smoczej łuski. Znajdź gracza, który zdobył smoczą łuskę, zaatakuj jego świat i splądruj go. Sztuka niezwykłych apostołów modlących się do starożytnych smoków. Być żywym to być słabym i dotyczy to również ognistych bogów. Apostołowie szukają innego wymiaru egzystencji, przewyższającego życie. Co mamy tutaj? Kamień obdarzony mocą smoków. Rytuał apostołów starożytnych smoków. Zdobądź głowę smoka. Opanuj smoczy oddech. Apostołowie smoków poszukują zmiany samego życia poprzez transformację w starożytnego smoka. Ten rytuał to tylko jeden krok, ale nie można go cofnąć aż do śmierci. Czemu nie mogę użyć? Halo? A, chyba że muszę go mieć tutaj. Wyekwipowanego. Nie. Co, nie jestem wystarczająco w przymierzu, żeby to wykorzystać? No kurde. Myślę, że zobaczę, jak wygląda ten. Jak wygląda ta głowa. Okej. Okay. Ciekawa miejscówka, muszę przyznać. Jaskinia. O, świetnie. Mam tu ognisko, które jest rozpalone, ale nie mogę się do niego przenieść. Dlaczego? No, pytam się dlaczego. Chyba, że co, że jest maksymalnie rozpalone, czy jak? Dobra, chyba jeszcze jedno człowieczeństwo jest potrzebne, to... A, okej, okay, nie mam już pojedynczych, no tak? Żeby bliźniaczego. Muszę.
Teraz się pali najbardziej jak się da. Czy teraz mogę się tu przenieść? Gdzie tam? Dobra, no to elo. Lecę do parafii nieumarłych w takim razie. Ale tylko po to, żeby tu odpocząć. Bo teraz będę musiał się przenieść do głębin. A konkretniej mówiąc, przenieść się tu, żeby pochodzić wszędzie i znaleźć ten duży żar. Żeby móc sobie wzmocnić broń. Ale to już zrobię dla siebie. A właśnie, a propos tego żaru, który był przed chwilą, znalazłem go. Tak samo jak duży ognisty żar, o którym wspominałem wam ostatnio. Duży ognisty żar używany w starożytnych rytuałach, uprawiany tylko przez kowali znających starożytne metody. Okej. I duży magiczny żar, inna forma magii, uprawiany tylko przez kowali magii z Vinheim. No to oczywiście wiemy, komu damy, to też, to idzie do Vamosa, to do tego ziomeczka przy ruinach Nowego Londo. Na razie dwa żary, jakie mam. Jeśli uda mi się znaleźć duży żar, to w kolejnym odcinku być może stworzę pierwszą broń z duszy bossa. Ale najpierw muszę ten żar zlokalizować. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.